Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Gramy już 25 lat. Wtorkowy poranek, kolejna debata wyborcza przed nami. Michał Zalczyk. Daniel Tarchowa, witamy Państwa, witamy także naszych kandydatów, a w zasadzie kandydatki na urząd wójta gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek, urzędujący wójt. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie mieszkańców gminy Baranów. I aspirujące na to stanowisko pani Krystyna Lipska. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy, ale przede wszystkim witam szczególnie wszystkich mieszkańców mojej gminy Baranów. Przed debatą tradycyjnie odbyło się losowanie, w wyniku którego poznaliśmy kolejność odpowiadania i zadawania przede wszystkim pytań, ale na początku wizja rozwoju gminy Baranów. Bogumiła Lewandowska-Siwek jak pierwsza. I dwie minuty. Szanowni mieszkańcy gminy Baranów, mój program wyborczy to zrównoważony plan dla całej gminy. Zawiera on szereg zadań wynikających bezpośrednio z waszych oczekiwań, z dyskusji o potrzebach mieszkańców sołectw. Każde sołectwo, każda mała społeczność jest inna i ma inne oczekiwania. Dlatego też tak ważne moim zdaniem jest wsłuchać się w głosy tej społeczności i starać się sprostać jej oczekiwaniom. Waszym przywilejem jest ocena moich zapowiedzi sprzed 4 lat, co sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy wójt dotrzymała słowa. A plan na kolejną 5-letnią kadencję obejmuje wszystkie sołectwa. Plan realny, powtarzam, realny. Prawdziwy, zgodny z wielkością budżetu. W 2 minuty nie da się wymienić wszystkich zadań i zamierzeń. To tylko niektóre znalazły się na moich spotkaniach wyborczych, w gazetce. Zapraszam do czytania. W każdym sołectwie plan obejmuje przynajmniej 3 najważniejsze według mieszkańców zadania, a więc 11 sołectw razy 3. Są również zadania wspólne dla wszystkich miejscowości, jak rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa oświetlenia ulicznego, dopłata do wymiany pieców, do zakupu kubłów na śmieci, do przydomowych oczyszczalni, do wymiany eternitu, budowa dróg dojazdowych do pól. Pozostałe zadania już się tworzą, pomysłów nam nie brakuje. Myślimy o wszystkich pokoleniach naszej gminy. Ważne są dla nas dzieci, młodzież, osoby pracujące i seniorzy. Dla wszystkich mamy coś do zaoferowania. Szanowni mieszkańcy gminy Baranów, razem dla Baranowa, razem nam się uda, naprawdę i na pewno. Dziękujemy bardzo. Krystyna Lipska, 60 sekund dla pani. Szanowni Państwo, na rozwój gminy trzeba mieć plan. Mój szczegółowy program wyborczy na następne 5 lat został dostarczony lub zostanie dostarczony do Państwa domu w postaci gazetki. Jest obszerny, więc zachęcam do zapoznania się z nim. Nasza gmina jest gminą bogatą. Nie neguję tego, co zostało już zrobione, ale mając takie środki w budżecie, można zrobić zdecydowanie więcej, lepiej i taniej. A dziś skoncentruję się na moim haśle wyborczym. Bezpieczeństwo, szacunek, rozwój. Po pierwsze, bezpieczeństwo, a więc budowa dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Dotyczy to wszystkich miejscowości w naszej gminie, bo w wielu miejscach wciąż ich brakuje. Zapewnimy bezpieczne przejście pod wiaduktem kolejowym między ulicą Młyńską i Jasną na Muratorze. Wybudujemy małą obwodnicę w Baranowie, która wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych z rynku. Po drugie, szacunek. Pani Lewandowskiej-Siwek udało się wszystkich skonfliktować. Ja chcę działać inaczej. Będę współpracować ze wszystkimi, bez względu na to, kto dostanie się do rady, z sołtysami, strażakami, klubami sportowymi, emerytami i kołami gospodyń wiejskich. Nie będę nikomu narzucała swojego zdania. Wprowadzimy również konsultacje społeczne z mieszkańcami. W czasie sesji nie będę wychodzić i uciekać przed niewygodnymi pytaniami, jak to obecnie jest praktykowane. Po trzecie, rozwój, który będzie oparty nie tylko o środki własne, ale przede wszystkim o maksymalnie wykorzystane środki zewnętrzne. W minionej kadencji nasza gmina mogła pozyskać bardzo dużo środków zewnętrznych, co jednak nie zostało zrobione. Dokończymy rozpoczęte inwestycje, ale mamy też mnóstwo innych pomysłów i propozycji. Z tych większych budowa nowoczesnej, funkcjonalnej przychodni lekarskiej, której nie ma, budowa sali sportowej w Grębaninie czy zagospodarowanie rynku na Muratorze. W programie znajdą Państwo wszystkie nasze propozycje, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim. Dziękuję bardzo, Krystyna Lipska. Przechodzimy teraz do pierwszej tury pytań. Przypomnijmy, 30 sekund na zadanie pytania, 90 sekund na odpowiedź i jeszcze 30 sekund na ripostę pytającego. Proszę bardzo, Bogumiła Lewandowska-Siwek, pytanie do Krystyny Lipskiej. Pani Krystyno,
Często wskazuje pani na wartość prawdy, innym zarzucając kłamstwa i skłócanie ludzi. Czy może pani przypomnieć, jakie zarzuty postawiła pani Rada Gminy we wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącej 4 lipca 2016 roku? Szanowni państwo, ta sama rada wcześniej powierzyła mi stanowisko przewodniczącej Rady Gminy Baranów. Było to 6 miesięcy wcześniej. Przypomnę tylko państwu, że wtedy na 15 radnych, 15 prosiło i błagało mnie o to, abym została przewodniczącą. Nie zależało mi absolutnie na tym stanowisku, bo zdążyłam już poznać, jaką osobą jest obecnie wtedy panująca pani wójt. Ale jeżeli 15 osób prosi mnie o to, abym się zgodziła, podjęłam się tej odpowiedzialnej pracy. Po 4 miesiącach, gdy układ w Radzie się zmienił, wiedziałam, że za 2-3 miesiące zostanę odwołana. Nie było to żadnym dla mnie zaskoczeniem. Proszę państwa, proszę spojrzeć w protokół sesji albo odsłuchać sobie sesję z 15 lipca 2016 roku. Tam ustosunkowałam się do wszystkich zarzutów, które mi skierowano. Poza tym prosiłam panią Lewandowską-Siwek, aby opublikowała moją wypowiedź w dwumiesięczniku baranowskim, w kurierze baranowskim. Oczywiście pani Lewandowska-Siwek nie zna się na przepisach KPA, że obowiązują przepisy i trzeba odpowiedzieć na te pytanie i oczywiście nie opublikowała mojego ustosunkowania się do tych wszystkich oczywiście nieprawdziwych zarzutów. Prosimy o ripostę. 30 sekund dla pani wójt. Pani Krystyno, nie odpowiedziała pani na pytanie. Ja już pani przypomnę. Tutaj radni podpisali się, 8 radnych. Uważamy, że pani przewodnicząca nie jest osobą bezstronną i obiektywną. Styl dotychczasowej pracy radnej Krystyny Lipskiej to notoryczne pretensje, żale i prowadzenie obrad sesji na zasadzie konfliktu. Postawa konfliktu, skupiania głównej uwagi na swoim sołectwie i narzucaniu swojego zdania podczas obrad i głosowania oraz dopuszczenie się do podmieniania, a więc fałszowania dokumentów urzędowych, nie przystoi osobie. Dziękujemy bardzo za odpowiedź na to pytanie. Teraz pytanie Krystyny Lipskiej do Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. 30 sekund na pytanie. Budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie w obecnej chwili kosztuje mieszkańców 28 milionów złotych. W dużych miastach typu Poznań, Wrocław, Warszawa buduje się tego typu obiekty dużo taniej i dla większej ilości uczniów. Całość tej inwestycji będzie finansowana z budżetu gminy. Dlaczego nie uzyskała pani żadnego dofinansowania ze środków unijnych do tej budowy? Proszę państwa, nie 28 milionów złotych, tylko 26 milionów, to po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, oprócz szkoły, bo pani tylko tutaj mówi cały czas o szkole, jest w tym całym kompleksie sala pełnowymiarowa, 40 metrów na 20 i ta sala również z fitnessem, z pełnym zapleczem hali sportowej pełnowymiarowej i również oddziały przedszkola wraz z pełną kuchnią. 26 milionów, proszę panią, to są bardzo małe pieniądze na dzień dzisiejszy. Gdybyście państwo wcześniej zatwierdzili tą szkołę, byłaby tańsza. Muszę pani powiedzieć, że bardzo dużo materiały poszły w górę. Jest drożej i boję się bardzo, żebyśmy się tylko w tej kwocie zmieścili. Jeżeli byście państwo uparcie nie stali przy swoim, że nie będzie budowana ta nowa szkoła, a młodzieży i dzieciom jest ona bardzo potrzebna, niezbędnie, to zmieścilibyśmy się w dużo mniejszej kwocie. Niestety te materiały tak idą w górę na dzień dzisiejszy, że musimy niestety myśleć o tym, że będziemy dokładać do tej szkoły jeszcze. Ale ta szkoła jest nowoczesna, jest z termomodernizacją i ja buduję porządne obiekty. Nie buduję byle co, tylko dlatego, że ma być taniej. Także tu są trzy i jeszcze zagospodarowanie terenu jest wokół tego bardzo budynku. Bardzo prosimy o ripostę. 30 sekund dla pani Krystyny. Oczywiście nie odpowiedziała mi pani na moje pytanie.
Nie będzie już żadnego naboru na środki unijne na budowę sali, szkoły czy przedszkola. To są konkursy, a pani z nich nie skorzystała. Nie chciało się pani lub zrobiła to pani świadomie, ponieważ korzystanie ze środków unijnych wymaga dyscypliny i trzymania się konkursu, bo z tych środków trzeba się rozliczyć. Dlatego robi pani wszystko z budżetu gminy, by nie być kontrolowanym przez fachowców z zewnątrz. W ten sposób gmina musi udźwignąć całe koszty budowy tej szkoły. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiej tury pytań. Bogumiła Lewandowska-Siwek do Krystyny Lipskiej. 30 sekund na zadanie pytania. Pani Krystyno, pani radna, proszę mi powiedzieć, co łączy takie zadania w budżecie na 2018 rok, jak budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, rozbudowa domu ludowego w Joance, rozbudowa przedszkola w Słupi, remont szatni w Jankowych? Proszę panią, pani tutaj wymienia inwestycje, które na przykład w części w ogóle nie zostaną zrealizowane. Jeżeli mówimy o rozbudowie szkoły w Słupi, była pani na spotkaniu w Słupi, gdzie pani oświadczyła, że w tym roku nie zostanie ani jedna złotówka wydana na rozbudowę tego przedszkola. My w swoim programie wyborczym mamy nie tylko rozbudowę, ale budowę przedszkola. Także niech pani tutaj nie mówi, a poza tym zabrała pani mojej miejscowości nie tylko fundusz sołecki, nie tylko 800 tysięcy na wymianę rur azbestowych. Także nie dosyć, że pani nic w mojej miejscowości nie inwestuje, to jeszcze pani zabiera. Także proszę tutaj nie mówić, że pani jakieś inwestycje prowadzi. Na spotkaniu w Słupi nie umiała pani, nawet pani powiedziała, że te pieniądze, które są przeznaczone na 100 metrów drogi zielonej i kuźnickiej, też w tym roku nie zostaną wykonane. Także nasza miejscowość przez całe 4 lata nie dostała żadnej inwestycji. Poprosimy o ripostę. Proszę panią, to ja pani przypomnę, bo również pani odpowiada na drugie moje pytanie. Ja tu muszę państwu przypomnieć, bo ja mam tutaj protokół z sesji, gdzie przewodniczący zażądał sobie imienne głosowanie. Była pani przeciwko tym zadaniom w głosowaniu nad uchwałą budżetową. To nie było pierwszy raz i ostatni. Nad wszystkimi inwestycjami była pani przeciw. Tylko to głosowanie imienne udowadnia, że pani po prostu przeciwko tym zadaniom była. A te zadania, które wymieniłam, wszystkie są realizowane. Dziękuję bardzo. Krystyna Lipska, pytanie do Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. Wójt gminy oprócz realizowania inwestycji powinien też zapewnić mieszkańcom poczucie, że ich zadania nie będą, że ich zdanie nie będzie ignorowane i będą mieć wpływ na istotne decyzje. Wielokrotnie wnioskowałam, by wprowadziła pani konsultacje społeczne, by dać mieszkańcom szansę wypowiedzenia się. Nie zrobiła pani tego. Widocznie jest pani świadoma, że w wielu sprawach mieszkańcy mają odmienne zdanie. Czy zatem według pani demokracja polega na spełnianiu wizji tylko jednej osoby, pomijając przy tym zdanie mieszkańców? Prosimy o odpowiedź. Proszę państwa, jeżeli chodzi o konstruowanie budżetu na dzień dzisiejszy i zawsze i od 8 lat, spotykam się z mieszkańcami, rozmawiam z sołtysami, rozmawiam z radnymi i konstruujemy te budżety w ramach właśnie konsultacji. Te konsultacje zawsze są na spotkaniach mieszkańców. Również każdy może wnieść do 15 października wnioski i możemy rozmawiać na temat konstruowania budżetu. W każdym sołectwie, muszę pani powiedzieć, odkąd jestem wójtem, są zadania realizowane. Każde sołectwo ma zadania zrobione, jeżeli chodzi o wnioski, między innymi i sołtysów, i radnych, i rady sołeckiej. Nie ominęłam żadnej miejscowości. Cieszę się bardzo, że w związku z tym wszystkie domy ludowe zostały wyremontowane. Wszystkie OSP mają zadania, które wnieśli, zrealizowane. I sprzęt, i inne rzeczy. Muszę powiedzieć, że w każdym sołectwie zrobione są drogi. W każdym sołectwie są zrealizowane ścieżki rowerowe. 18 kilometrów wybudowanych ścieżek rowerowych. W każdym sołectwie również mamy możliwość innych zadań, które sobie życzą mieszkańcy. To są drobne zadania, ale nie omijam żadnego sołectwa.
Prosimy o odpowiedź riposty. Oczywiście nie odpowiedziała pani na moje pytanie, bo konsultacji społecznych nie ma po prostu. A tych radnych, których pani nazywa, że to są pani radni, przez większość sesji ani razu nie potrafili wypowiedzieć się konstruktywnie na którykolwiek z tematów. A niejednokrotnie głosowali nawet wbrew oczekiwaniom mieszkańców swoich miejscowości. Więc jak pani nie mówi, że to jest uwzględnianie zdania większości. Ci radni głosują pod pani dyktando. Gdyby pani uczciwie rozumiała pojęcie demokracji, nie bałaby się pani wprowadzić konsultacji społecznych i dopuścić do głosu mieszkańców. Przechodzimy do kolejnego pytania. Bogumiła Lewandowska-Siwek, pytanie do pani Krystyny Lipskiej. Trzecia tura pytań. No i tutaj właśnie pani Krystyno, chciałam właśnie pani to zadać pytanie o konsultacje społeczne. Obiecuje pani zbudować w Grębaninie salę sportową, kiedy, cytuję panią, bo to jest pani pisma, konsultacje powinny odbywać się we wszystkich sołectwach gminy, oprócz miejscowości, w której zaplanowana jest inwestycja. Chcę to z panią skonsultować. Jak w takim razie ten mały Grębanin obroni się przeciwko pozostałym sołectwom? Spokojnie, niech pani się nie martwi, ten mały Grębanin okaże się dużym Grębaninem i się obroni. To, co pani tutaj zacytowała, to miało miejsce, gdy prosiliśmy o konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu oświatowo-sportowego i pani zebranie zrobiła tylko i wyłącznie w miejscowości, gdzie ta inwestycja ma być prowadzona. Więc z góry wiadomo, że ci mieszkańcy dwoma i rękami podniosą za tym, żeby było. I oczywiście, ale myśmy prosili o to, żeby pani zapytała pozostałych mieszkańców. Tego pani nie zrobiła. Niech się pani nie boi. My będziemy w każdej sprawie większej, bo podkreślam, oczywiście nie w każdej, tylko większej, mającej znaczący wpływ na budżet i na mieszkańców, będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne i ze spokojem wybudujemy tą salę w Grębaninie. Na pewno. O to niech się pani nie martwi. Prosimy o riposte. Pani radna, pani zapomina również, że oprócz konsultacji społecznych są radni i radni decydują o inwestycjach. Pomimo tego, że zrobi pani konsultacje społeczne, eliminując sołectwa, które najbardziej zainteresowane są tą inwestycją, czy pani gdziekolwiek wybuduje przy takich konsultacjach gdziekolwiek, cokolwiek? I jeszcze raz powtarzam, ostateczna decyzja należy do radnych. Spokojnie wybudujemy. Dziękujemy bardzo. Pytanie Krystyna Ostatnie Lipska. Pytanie. Do Bogumiły Lewandowskiej-Świak. Budowa szkoły w Baranowie to nie jedyna inwestycja w naszej gminie. Była jeszcze na przykład budowana sala w Donaborowie czy przedszkole w Mroczeniu. Na żadną z tych inwestycji nie pozyskała pani środków unijnych. W opublikowanym właśnie oficjalnym rankingu wykorzystania środków unijnych przez samorządy na 1538 gmin zajmujemy 1422 miejsce. Czy nie uważa pani, że brak wsparcia środków unijnych spowoduje negatywny wpływ na rozwój naszej gminy? Proszę panią, gmina jest bogata. Mimo wszystko i mój referat rozwój gminy, gdzie pozyskujemy środki, nie poddaje się. Złożono około 70 wniosków o dofinansowanie. Mija się pani z prawdą. W Donaborowie dostaliśmy dofinansowanie 499 tysięcy na salę. Skutkiem tych pozyskanych środków przez 4 lata jest prawie 5 milionów złotych. Myśli pani, że nie chcielibyśmy więcej? Myśli pani, że jesteśmy przeciwni temu, żeby pieniądze wpływały do budżetu? Czy jednak nie należy przyznać, że dostaliśmy na halę w Donaborowie z Ministerstwa Sportu i Kultury? Program Senior z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, żłobek z Malucha, tereny rekreacji w Mroczeniu z PROW-u, wiaty w Feliksowie i w Jankowach z Urzędu Marszałkowskiego, droga Żurawiniec-Grębanin z tak zwanych schetynówek, rewaloryzacja parku przy Pałacu w Mroczeniu i ogródek dydaktyczny w szkole w Donaborowie z Funduszu Ochrony Środowiska. Auto dla OSP ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Można tak mnożyć przykłady, bo to jest tylko te 4 lata. Nie są to milionowe kwoty, ale nie pogardzimy żadną złotówką. Jesteśmy bardzo gospodarni. Mamy 0% zadłużenia na dzień dzisiejszy. 0%. Tylko właśnie dlatego, że pozyskujemy również środki zewnętrzne. Łatwo jest komentować, wymagać i krytykować. Trzeba pracować.
Dziękujemy bardzo, prosimy o ripostę. Oczywiście nie odpowiedziała pani na moje pytania. Ja pytałam wyraźnie tylko i wyłącznie o środki unijne. Na wszystkie inwestycje w ostatnich latach przeznaczone zostały ogromne pieniądze i prawie wszystkie pochodziły z budżetu gminy. Gdyby pani pozyskała środki unijne na każdą z tych inwestycji, można by zrobić dużo więcej, bo duża część tych środków została już w budżecie do wykorzystania na inne cele. A tak mamy olbrzymie inwestycje, które będzie trzeba samemu spłacać przez wiele lat. I na inne ważne sprawy po prostu nie starczy pieniędzy. Przed nami finał. Czyli prezentacja kandydatek. Krystyna Lipska jako pierwsza. Dlaczego mają wyborcy zagłosować na panią? Szanowni Państwo, kiedy 4 lata temu zdecydowałam się kandydować do Rady Gminy Baranów, byłam przekonana, że będę miała wpływ na rozwój naszej gminy. Tymczasem okazało się, że rządy pani Lewandowskiej-Siwek nie mają nic wspólnego z demokracją. Dlatego startuję w wyborach na wójta, żeby dać Państwu możliwość wyboru. Jednocześnie nie startuję na radną, choć miałam taką możliwość, ponieważ nie wyobrażam sobie dalszej pracy z takim wójtem. Od urodzenia jestem mieszkanką tej gminy i znam problemy, potrzeby i oczekiwania każdej miejscowości. Gwarantuję wam, że drzwi do mojego gabinetu będą zawsze otwarte, a ja będę tam pracować dla was. Nasza gmina dzięki pracowitości mieszkańców i zaradności przedsiębiorców jest bogata, ale nawet najbogaci powinni wydawać pieniądze rozsądnie, bo za te pieniądze możemy zrobić więcej. Gmina to wspólnota ludzi i trzeba o nią dbać, szanować ją, a nie dzielić. 21 października proszę o zaufanie, proszę o Państwa głos. Dziękuję bardzo. Bogumiła Lewandowska-Siwek i minuta. Miałam przygotowaną inną wypowiedź na zakończenie, proszę Państwa, ale muszę powiedzieć coś Państwu od serca. Nie dajcie się mamić pustym obietnicom, mrzonkom nie do spełnienia, jak gazyfikacja gminy, posterunek policji czy przejazd przez PKP. Steve Jobs powiedział, jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy jest kochanie tego, co się robi. A ja kochałam i kocham pracę, która jest Państwu użyteczna. Pracowałam całym sercem. Dlatego tak jestem skuteczna. Dlatego nasza gmina jest znana w Polsce. Dlatego na 2478 gmin jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Jesteśmy liderami, jesteśmy dumą. Dźwignęłam tę gminę do takich sukcesów, bo mam doświadczenie jako wójt, jako menadżer, jako ekonomista. Jesteśmy podziwiani przez innych, budzimy zazdrość. Baranów to sukcesy i inwestycje, to ludzie z osiągnięciami, mądrzy i przedsiębiorczy. Dzięki mnie, moim współpracownikom i radnym widzicie, jak dzisiaj wygląda nasza gmina. Pozwólcie mi rozwijać ją nadal. Zapraszam do urn. My również zapraszamy do urny. Któraś z tych pani zostanie w niedzielę nowym wójtem Baranowa? Kto? O tym zdecydują oczywiście wyborcy 21 października. A lokale otwarte od godziny 7 do 21, więc koło północy będzie już chyba wszystko jasne. Będziemy oczywiście cały czas informować państwa na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie, również w tę wyborczą, gorącą noc. Nowego bądź starego wójta będą mieli także mieszkańcy gminy Bralin, a z tymi kandydatami spotkamy się dzisiaj o godzinie 16. Z tej 10 debata Piotr Hołoś kontra Romana Wojtysiak. Zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy. Michał Zaczyk, Daniel Tarchała, pięknie. Krystyna Lipska, Bogumiła Lewandowska-Siwek. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję pani Krystyno. Dziękuję pani. Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Gramy już 25 lat.